dobry Państwu. Dzisiaj mamy uroczysty dzień, otwarcie wystawy wspaniałych prac Ani Magali. Ania jest mieszkanką tej enklawy mieszkańców spółdzielni budowlano-mieszkaniowej Politechnika. Jesteśmy w Ośrodku Kultury w Galerii Forma, która należy do spółdzielni. Jest to duma tej społeczności. Dziękuję Aniu, że przyjęłaś zaproszenie i mamy Twoje prace tutaj. Jestem bardzo wzruszona. Chciałabym Ci pogratulować wspaniałego dorobku. Ania u nas ma kolejną wystawę. Poprzednie wystawy były połączone z koncertem. Dzisiaj Ania zdecydowała się, że nie będzie koncertowała, tylko dała szansę swoim młodym kuzynom. Młodzieńcu. Aniu, chciałabym, żebyś powiedziała parę słów. No więc postaram się homilii nie zgłosić. Mam taką tendencję, więc oczywiście najpierw podziękowania wszystkim administracji, że jest takie miejsce na naszym osiedlu. Jest to wielki, wielki dar dla nas, mieszkańców. I Alina jest fantastyczną osobą, która jakoś mnie przyjęła cudem. Dziękuję Alinie, Kacprowi i przepraszam, ale po prostu jestem tak dosyć wzruszona i muzykom, to jest mój szwagier, który nazywa się Skrzypek, on jest grafikiem z zawodu, ale postarał się też nie zaniedbywać swojego nazwiska i stał się skrzypkiem też. No i panowie, to będziecie się przedstawić, nie? Dobrze. Oczywiście mojej rodzinie, która mnie znosi jakoś cierpliwie. Moim kochanym profesorem, których nie ma już tutaj na ziemi, ale daj Boże, że oni może patrzą na to. Jackowi Siemickiemu przede wszystkim, Michałowi Bylinie. I kolegom z ASP, którzy wpadli dzisiaj. Ja od Was wiele się nauczyłam też. Staśkowi, Mikołajowi i innym. Chciałam tylko dodać, że jeśli w moich wystawionych pracach odwołuję się do duchowości, to dla mnie duchowość oznacza próba heroicznego przekroczenia naszych ludzkich ograniczeń. O to mi chodzi w życiu. Te ograniczenia są zakreślone przez twardą naszą rzeczywistość 3D. I zachęcam, byście Państwo też, oczywiście oprócz oceniania tych prac pod względem czysto formalnym, spróbowali wejść w doświadczenie intuicji i nastawienie serca. I tam się możemy spotkać. Dziękuję. To są kwiatki dla Ciebie od pana prezesa, tradycyjnie. Kwiaty od pana prezesa, proszę państwa. Poważna sprawa. Nasz prezes ma małe dziecko i musi je odbierać z przedszkola. Nie ma go z nami, ale jest pod duchem. Dobrze, dziękuję. Podziękuję pięknie. Dziękuję wszystkim za przybycie. Każdy z was jest tutaj mile widziany i wszystkim jestem wdzięczna za przybycie. Ja tutaj, myśmy się tutaj wprosili z kolegami, żeby zagrać. Hania zwykle pięknie śpiewa, ale doszliśmy do wniosku, że w tym roku to już będzie za dużo
emocji. Będziemy, nasz skład to jest Piotr Piszczatowski, skrzypce i wiolonczela oraz Tomasz Pękala, skrzypce i wiolonczela. Ja też chwilami mamy wiolonczeli, na skrzypca zgodnie z nazwiskiem. I ostatnio nam się zdarza grywać, niektórzy grają do kotleta, a my gramy do obrazów. Znaczy, zdarza nam się grywać na wernisażach, ja myślę, że to jest fajna okazja. Fajnie się chodzi wzdłuż obrazów, trochę takim tanecznym krokiem. Dzisiaj będziemy grali taką, gramy już taką muzykę, która jest trochę związana z Adamem Mickiewiczem, który stoi tyłem do mnie tutaj, otoczony tęczą. Trochę taki romantyzm, XIX wiek. Teraz będziemy grali parę utworów pochodzenia żydowskiego. Tutaj pasują do paru obrazów, gdzieś wsi Menora również. No i też zaczęliśmy od muzyki polskiej. Mam nadzieję, że będzie się Państwu przy tej muzyce przyjemnie oglądało. Ja tu mieszkałem chyba 30 lat na tym osiedlu, więc też czuję się u siebie najbardziej. Miłego zwiedzania. Dziękuję, ja wiem, że jesteś. Thank you.
Hallelujah. Amen.